Moi drodzy, dzisiaj grubo zaczynamy odcinek, ponieważ za pierwszą kolejkę, na którą się udajemy, to jest formuła. Let's go! O, lecimy! Fajniutko, no nie? Tak, no, to już jest takie... Dzisiaj, to już jak weterani. Jasne, już tak super. Nawet się nie dorwał, lekko. No i zajebiście. Ale u tymi nie zawsze razem. Mi też, mi też. Siedzimy sobie w planetarium. Mamy to spędzić pół godziny. Myślę, że po formule to będzie fajne miejsce, żeby odpocząć, ale chyba nam ten odpoczynek jeszcze nie był potrzebny. Mogliśmy poczekać, aż będzie padać, bo dzisiaj ma w ogóle padać. Właśnie. A my tracimy tutaj pół godziny. Trochę głupia decyzja, no ale trudno. Nigdy tutaj nie byłem i chciałem sprawdzić, jak to wygląda. Nic takiego specjalnego w sumie. Szkoda czasu. Tylko jak pada, to spoko. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. To już jest drugi film i znowu jesteśmy z Kingą w Energylandii. Moi drodzy, ostatnio nie byliśmy na Space Boosterze, bo mnie zaczęła boleć głowa. Przyznam się, bez bicia, no niestety nam się nie udało pójść. I stwierdziłem, że dzisiaj to będzie dobry pomysł na zrobienie odcinka, że pójdziemy właśnie na to żółte dziadostwo, które się tutaj znajduje, bo ono jest mega hardkorowe. Moim zdaniem nawet bardziej hardkorowe niż Hyperion. Sprawdzimy sobie reakcję Kingi, moją również, bo dawno na tym nie byłem. No, będzie ciekawie, będzie śmiesznie. Pójdziemy sobie też na parę innych kolejek, na przykład na Dragonika. Też go nie mieliśmy okazji jeszcze przetestować, także będzie się działo. Będzie fajnie, jak już mogliście zobaczyć, byliśmy sobie na formule. Także zaczęliśmy grubo. Kinga, gdzie idziemy? Idziemy teraz na Dragona, bo nie byliśmy jeszcze, a jesteśmy dopiero po formule i byliśmy jeszcze w... Gdzie byliśmy? Planetarium jeszcze byliśmy, więc mieliśmy przerwę, więc teraz idziemy na takiego tak. Chyba coś lightowego. Nie byłam jeszcze na tym, no, więc... podobne do formuły. Więc zobaczymy. Będzie fajnie. No. Jesteś na daleko od siebie, no nie? No, zauważyłam. Duża przestrzeń tu jest. Tak. Jesteśmy sobie na Dragonie i zagramy sobie kciuki. Tak stwierdziliśmy z Kingą, że to będzie fajny pomysł. Ej, jak jestem zapięta u góry. No, ale przez to możemy grać w kciuki i jest fajnie. 1-0, dawaj. Kolejna runda. Po jeden. O nie, ja się nie skupiam. No dawaj, a nie. Nie. Jest. Dobra, wygrałem. Lecimy sobie kolejeczką. No, a tu są ładne widoki, ładna jest ta woda. No nawet. To jest jak formuła. No podobne bardzo. Tak, no ale tak wzrostowo. Taki sam próg. No. No już. Przegrałeś w łapki, wiesz o tym? Znaczy nie w łapki, w kciuki. No, ale kciuka, tak się... Moglibyśmy coś założyć. Nie no, Kinga nigdy na tym nie jechała, więc w sumie była trochę wystraszona. O, teraz sobie idziemy na Majana. Tak, tak po prostu. Tak po prostu się przejechać. No i będzie fajnie. Dobra, jesteśmy na Majanie i teraz szybko. Dawaj. Cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Dobra, nie dajemy rąk do góry. Tak daję. Dajesz? No to dobra. Czyli, okej. Ja się nie drzę, moi drodzy. Zajebiście. Kurde, klasa. Przegrałem papierkami nożyce, ale Kinga stwierdziła, że tak mamy ręce do góry, więc mieliśmy... Ja też miałem ręce do góry. Tak. Jak widzicie, dzisiaj Kinga się nie drze. Bo to dzisiaj jest tak, spokojnie. Że za pierwszym razem tylko człowiek się tego boi, bo nie wie, jak wygląda ta kolejka. A jak już się przejedzie, to jest taki super i no. Chce się na tym jeździć cały czas. Dokładnie, ja to właśnie w tym wszystkim. Więc chodzi. Jeżeli się boicie, to i tak idźcie, bo to jest fajne. A teraz zobaczycie coś nietypowego, ponieważ zadecydujemy, na jaką kolejkę pójdziemy, ale trochę innym sposobem. Zaraz się przekonacie, jaki. Moi drodzy, ogólnie zaczęło strasznie wiać i się trochę boję, że możemy nie dokończyć tego odcinka, ale w sumie damy radę, nawet jakby zaczął padać, bo teraz jeszcze chcemy pójść na przedostatnią kolejkę, czyli no, żeby coś jeszcze mieć przed tym Space Boosterem. Mamy tutaj monetę, rzucimy monetą i co wypadnie, na to pójdziemy. Kinga, Zadra to jest które? Zadra to jest Reszka. Reszka, a Orzeł to jest Hyperion. Czyli na któregoś kolosa pójdziemy, na którego jeszcze nie wiemy. Let's check. Reszka. Czyli to jest Hyperion. Czyli to jest Zadra. Tak? Tak. Nie. Reszka to jest Zadra. Wolało mieć na Hyperiona. Idziemy na Zadrę. Wczoraj od tego zaczęliśmy. Przedwczoraj. A dzisiaj prawie będziemy kończyć. Dzisiaj prawie będziemy kończyć, ale fajnie. Drewniany kolos jest fajny, na nim się dużo dzieje i bardziej się o wiele na nim darłaś. Zobaczymy, tak. Czy się dzisiaj po też na nim... oglądając film, wiedziałam, że bardziej przeżywałam Zadrę niż Hyperiona, no więc... bo ja też uważam, że to jest gorsza kolejka. Zobaczymy, czy dzisiaj też się będzie darła, ale będzie fajnie. Ale dzisiaj na żadnej kolejce się już w sumie nie darłam, więc... Tak, dzisiaj jest spokojnie.
się zna spokojnie, ale wieje. Musimy uciekać, moi drodzy, bo zaraz zacznie padać deszcz, a tego nie chcemy. Chcemy dokończyć odcinek, żeby się pojawił. Chciałam tylko powiedzieć, że jak słyszę oddźwięk, dźwięk tej Zadry, to mi się na to nie chce iść. Wolałam iść na Hyperiona. No, ja też wolałem iść szczerze na Hyperiona. Trochę mam zmieszał na przykład Majan. No i wiem, że Zadra lubi tak jeszcze dobić. A Space Booster to już w ogóle dobija jak... O nie, ja na to strasznie nie chcę iść. No ale trudno. Jesteśmy na ostatnim wagonie wraz z Kinią. Ale jest bardziej przerąbane, tak, nie? Strasznie, jakoś tak dziwnie się dzieje. Nie wiadomo w ogóle, kiedy się coś dzieje. No, i tak strasznie, ale w pierwszym jest fajnie. Na końcu. Tak, ale w ostatnim jest do dupy. Nie, jeszcze zaczęło padać, w ogóle jak jechaliśmy, więc... No, na Space Boosterze też będzie przerąbane. O nie. No. Więc jak jedziecie, tu jedźcie sobie w pierwszym, to nie jest naprawdę straszne. Jest o wiele lepsze jechać w pierwszym wagoniku. Większa przyjemność jazdy jest tak, w pierwszym. Tak, widzicie wszystko, co się dzieje. Ostatnim, że nic nie wiecie. Strasznie się popsuła pogoda, a my już jesteśmy po Zadrze. Jak widzieliście, jechaliśmy w ostatnim wagoniku i była to bardzo dobra decyzja ze względu na to, żebyśmy czekali bardzo długo na pierwszy, ale z drugiej strony Kindle się mniej podobało nie w ostatnim, podobało mi się w ostatnim bo, ale było bardziej ekstremalnie mimo wszystko, ale te odczucia z jazdy nie są takie przyjemne jak z pierwszego wagonika, ale dobra, mamy zaliczoną Zadrę, teraz czas na Space Boostera. Musieliśmy dojść do tych szafek, żeby... szafkę, żeby zostawić sobie rzeczy, bo nie wiem, czy widzicie, czy nie, zaczyna już kropić, w ogóle idzie burza. Mam nadzieję, że zdążymy. Nie było dużej kolejki na Space Boosterze, bo przechodziliśmy obok niego. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy zdążyli i żeby było fajnie. I żebyśmy przed burzą zdążyli. To jest najważniejsze. Powodzenia, Kinia. Będzie dobrze. Co za gówno za stranę. Ej, moi drodzy, nie dochodzi mi w ogóle kwiapie. Fajne, tylko wieje i jest głupie uczucie, bo dostajemy cały czas w twarz. Tak, boli to prawie. Jakby nie bolało, to spoko. Fajna kolejka. No, ale nie, no, ja nie chcę chyba, żeby się tego brakowało. Ale musimy być strasznie w głowę. Moje uszy też zamarzają. Lepiej, żeby nie są buty, bo one tu tak. No, ale jeszcze strasznie dostajemy z tego deszczu. No, jak pada, to to jest lepsze. No, nie. Teraz będzie lepsze uczucie. No, nie, nie, to jest gorsze, bo... To jest lepsze, ja pier... Zajebiście, zaraz mi tak zmieszało. Jak lecieliśmy tak do tyłu na dole, to tak ciśnieliśmy. Ja pier... Strasznie. Mi też jest niedobrze. Ale teraz ten fajny ładny widok. Nie no, spoko, ogólnie. Ogólnie fajna kolejka. Ale wieje. To raz, na początku strasznie bolało. Dziwnie się czuję, taki zmieszany. Tak. Krew mam taką, kurczę, chłopak. Strasznie mnie nogi bolą. Strasznie mi się chce żygać. Wróciliśmy właśnie z... czego? Space Boostera? Tak, dokładnie. Weszliśmy i jestem trochę zmieszany.
Ty jak jesteś? Połowa przejazdu mi się naprawdę podobała, pierwsza część była fajna. Ale w drugiej się działo coś takiego dziwnego, że nas tak strasznie ściskało, jak jechaliśmy do tyłu. Dziwne ciśnienie dochodziło do głowy. Było takie ciśnienie, że mi tak strasznie ściskało głowę, jakbym nie miała zaraz normalnie wybuchnąć. I co jeszcze się działo? I było tak nam trochę w sumie niedobrze potem w tej tak, połowie. Tak, nie było bardzo niedobrze. I jeszcze do tego padał deszcz, więc nas uderzały te krople w twarz. No i odczucia z tej kolejki nie były takie fajne jak zawsze. Szkoda, bo jest ona fajna. Ale chcieliśmy zdążyć. Chcieliśmy zdążyć, a o dziwo teraz się pogoda w ogóle zrobiła. Już, znaczy, przestało padać i przestało wijać. No. Prawie jak wyszliśmy. Także szczęście w nieszczęściu. Idziemy sobie coś teraz zjeść. Na dwa burgery już? Niedzielny obiad? Zaliczony. Niedzielny odcinek. Zaliczony. Dobra. Buczako burger. Tak samo wygra w teście na jedzenie. Kindle też to poleciłem. Zajebista. Prosta sprawa. 14 zł. Najtańsze i najlepiej sobie można pojeść. Znaczy najlepszy bilans ceny do jakości i do wielkości. Dlatego spoko z Buczako burger.